Dzień dobry, na kalendarzach wtorek 14 czerwca. Nazywam się Agnieszka Baron i zapraszam na wiadomości telewizji Imperium. W tym wydaniu przypominamy o zlikwidowaniu strefy zamieszkania na osiedlu Kopernika. Zapowiemy weekendową zbiórkę makulatury, dzięki której pomożemy potrzebującym. A na koniec Chicago w Gliwicach. Niesamowity spektakl w wykonaniu lekarzy, prawników i biznesmenów. Zapraszam do oglądania. Wiadomości zaczynamy od dobrej informacji. Nagroda Festiwalu Kultury Żydowskiej trafiła w ręce Karoliny Jakoweńko, kierownik Gliwickiego Domu Żydów Górnośląskich. Jak przyznają organizatorzy, jest to wyjątkowa nagroda, która otwiera nowy rozdział w historii tego wyróżnienia. Dotychczas było ono wręczane tym, którzy pomagali tworzyć festiwal. Od teraz chcielibyśmy nagradzać ją także tych, którzy w nowatorski, odważny i kreatywny sposób kontynuują dzieło festiwalu. Taką właśnie osobą jest Karolina Jakoweńko, która w 2008 roku założyła w Będzinie Fundację Brama Zuckermana. Dzięki działalności fundacji został odnowiony m.in. dawny dom modlitw, a od stycznia tego roku Karolina Jakoweńko pełni funkcję kierownika w nowo powstałym Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Mieszkańcom osiedla Mikołaja Kopernika przypominamy o zmianach w organizacji ruchu. Zniknęła strefa zamieszkania, a to oznacza, że kierowcy mogą jechać szybciej. Nie 20 jak do tej pory, ale 30 km na godzinę. Zmiany dotyczą także niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Piesi nie mogą już swobodnie korzystać z całej dostępnej szerokości jezdni i muszą uważać, bo nie mają już bezwzględnego pierwszeństwa przed samochodami. Osiedle Kopernika jest pierwszym osiedlem w Gliwicach, w którym wprowadzono te zmiany. Nie chodzi o bezpieczeństwo, a uwolnienie miejsc parkingowych. Do tej pory zmiany wprowadzono już na ulicach Centaura, Saturna, Jowisza i Syriusza. Docelowo strefa ograniczonej prędkości obejmie wszystkie ulice leżące na obszarze osiedla. Kilogramy pomocy dla potrzebujących. W czasie nadchodzącego weekendu odbędzie się ostatnia przed wakacjami zbiórka makulatury zorganizowana przez Caritas i Akcję Katolicką Diecezji Gliwickiej oraz Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Pod hasłem Makulatura to pomoc w godzinach od 10 do 18 przy ulicy Ziemowita 2 wolontariusze będą zbierać zbędne gazety, książki i inne papierowe wytwory. Jak informują organizatorzy, 30 kg makulator to jeden posiłek dla potrzebującego. Kilogramów, a co za tym idzie, posiłków nigdy za wiele. Na co dzień prowadzą własne firmy, są lekarzami czy budowlańcami. Gdy tylko mogą, przenoszą się jednak w szalony świat amerykańskich lat 30. Mowa o aktorach amatorach ze studium teatralnego Witwit, którzy w poniedziałek na scenie w Mrowisku wystawili swoją pierwszą premierę. Sztuka Roxy to jednoaktówka oparta na motywach popularnego musicalu Chicago. O przedpremierowych emocjach od twórcy głównych ról opowiedzieli naszemu reporterowi. Myślę, że to jest rzeczywiście niesamowita sprawa, ponieważ wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, w zasadzie jesteśmy bez doświadczenia scenicznego. Nasze dzieci uczęszczają do studia Witwit i trochę z inspiracji jakby tego studia rodzice zaangażowali się także w działalność artystyczną, o ile można to oczywiście aż tak szumnie nazywać. No dla nas to jest zupełnie nowe doświadczenie. Myśmy w sumie zaczęli... Traktowaliśmy to jako dobrą zabawę, w sumie jest to dobra zabawa, ale tak naprawdę przerodziło się to w spektakl na scenach, na deskach tutaj w Mrowisku i tak naprawdę nie wiedzieliśmy tego, nie wiedzieliśmy, że to tak się skończy. Ja myślę, że jak na 3-miesięczną pracę, to chyba nie mamy tutaj się czego wstydzić i jest całkiem fajnie, my się bardzo dobrze bawimy. Bardzo krótko właśnie te próby trwały i tak troszeczkę szybko się to wszystko zadziało, ale no mamy nadzieję, że efekt końcowy jakoś się będzie wszystko ładnie prezentowało i będzie miłe dla oka. Teraz. No. Dłuższa relacja z tego wyjątkowego przedstawienia jeszcze dziś na naszej antenie. Polecam Państwa uwadze program 100% Gliwic.
Na koniec wiadomości krótkie wieści z piłkarskiej Murawy Przyokrzej, gdzie w niedzielę zakończył się tydzień sportowych zmagań. Małe Euro 2016 wygrała reprezentacja Albanii, czyli uczniowie szkoły podstawowej nr 5 w Gliwicach. Młodzi piłkarze z klas 4-6 rozegrali aż 52 spotkania, wystąpiły 24 zespoły, a zawodnicy otrzymali strój w barwach kraju, który reprezentowali. W finale zmierzyły się Niemcy i Albania, obydwa zespoły z piątki. Lepsza okazała się ekipa Albanii. Ostatnie miejsce na podium zajęła ekipa Hiszpanii, czyli uczniowie z trzynastki. Wszystkim zespołom gratulujemy udziału w małym Euro i liczymy, że za kilkanaście lat powalczycie o medale na dużym Euro, idąc w ślady Lewandowskiego, Szczęsnego albo Kapustki. To już koniec wtorkowych wiadomości telewizji Imperium. Zapraszam do odwiedzin naszej strony tvimperium.pl. Jesteśmy też w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie. A w związku z trwającym świętem piłkarskim przypominam, że transmisje wszystkich meczów Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2016 są dostępne w sieci kablowej Imperium Telekom. Aby żadnych nie przegapić, wystarczy skontaktować się z biurem obsługi abonenta pod numerem telefonu 32 301 4000 po serwisie Prognoza na środę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.